Witajcie w drugim meczu. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, cokolwiek gra drugi raz z trudną dotą. Pierwszy mecz drużyna cokolwiek wygrała, no można powiedzieć dość łatwo. No i od razu widzimy, trudna dota wyrzuca tego Nature's Propheta, nie chcą go już zobaczyć drugi raz, wiedzą co on może zrobić. No ale cokolwiek teraz gra po stronie mrocznych. Tutaj aż tak łatwo by nie było. Co ciekawe, Oracle wyrzuciła trudna dota. No może zobaczyli rzeczywiście tam statystyka, że ten Oracle się to już po stronie cokolwiek jednak pojawia. Dlatego go wyrzucają na cokolwiek Invoker. Teraz przed drugim się znowu namyślają. No właśnie, jeżeli chodzi o poprzedni mecz, to ten Nature's Prophet swoje zrobił. No Slark nawet nie musiał wchodzić specjalnie do jakiejś tutaj zaciętej walki, ale no, miał spokojnie bardzo dużo last hitów i do tej walki mógłby spokojnie wejść. No, ODK wyrzuca ostatecznie cokolwiek. No i teraz czekamy właśnie na pierwsze piki. No, co tym razem trudna dota, czy nam coś tutaj zaskoczy. Natomiast, no to o czym mówiłem wcześniej, czy na cokolwiek, no wygrała, więc mają już 5 zwycięstw, także spokojnie sobie zachowują miejsce pierwsze. I na pewno wyjdą z grupy A, także no, mamy tutaj już pierwszą drużynę. Spirit Breaker, jeżeli chodzi o trudną dotę. Na dzień dobry. No, po ich stronie już to widzieliśmy. Teraz czekamy na odpowiedź od cokolwiek. No, w stronie mrocznych trzeba będzie zagrać inaczej. Na pewno też. No zobaczymy, może Lykan. Dlaczego by nie? Da się nim przecież też zagrać. Właśnie po stronie mrocznych. 5 seconds remaining. Reserve time. Szybko do prawki. Bane. Jest Bane, jak na razie. Dire team pick. No, zobaczymy z czym ten Bane, czy to będzie tak klasycznie można powiedzieć, że combo z Miralem, który jest bardzo dobrze znane i można powiedzieć aż za często czasami na publicznych grach, ale to można powiedzieć troszeczkę już przeszłość. No i czym tutaj właśnie cokolwiek musi czymś zaskoczyć, bo jak standardową grą, no może być ciężko, jeżeli chodzi o trudną dotę oczywiście. No Abaddona mamy, co ciekawe, w cokolwiek. No Abaddon nie jest za często pikowaną postacią. No zobaczymy jak będzie grany, czy to może Kerry, Abaddon z AC, z Władimirem, a może jednak supportowy Abaddon. No myślę, że właśnie raczej cokolwiek tutaj rozpoczyna z supportami niż jakimiś innymi rolami. 10 seconds remaining. Ale Abaddonem jeszcze chyba nie grali. 5 seconds remaining. Ursa Warrior. Ursa po stronie trudnej doty. No to ciekawe. I to jeszcze jako drugi pik, no więc jest tutaj nad czym myśleć, żeby go skontrować. No trudna dota jeszcze Ursą nam nie grała póki co. No Morphin wyrzucony, co ciekawe, od trudnej doty. No, Ursa się boi Morphlinga zdecydowanie, bo może spokojnie walczyć na dystans i zatrzymać tego Ursę. No ale właśnie tak. 10 sekund remaining. Ursy jest o tyle minusem, że Radiant właśnie łatwo go skorporować. No i teraz trudna dota też musi jakoś ustawić te piki, żeby mógł utrzymać. No jest Slark też wyrzucony. Raczej myślę, niż to, że mają Ursę w teamie, to jest to, że ten Slark zagrał dość dobrze w poprzednim meczu i nie chcą go widzieć drugi raz. Chociaż też wiadomo, raczej Slark jest silniejszy im później też niż Ursa, to na pewno. No i gdzie teraz będzie zmierzać nam na cokolwiek, bo supporty ciekawe, ale tutaj no poza tym, że są że Bane może wyłączyć kogoś z team fightu, to jakiegoś tutaj stuna nie ma na razie. Chyba że Svena może zabiorą. Na razie Linę wyrzucają.
No i co teraz? Co teraz wybierają tutaj piki? Druga seria. No i co teraz? Tutaj ciężko przewidywać, bo jeszcze te drużyny tymi pikami nie grały. No widać, że raczej będzie bardziej taki fun mecz niż branie tego wszystkiego na poważnie, bo te obie drużyny no już wiedzą, gdzie są. Właśnie, grupa B, czyli cokolwiek wychodzi na drugim miejscu, nam Potato Blood zostanie, ale myślę, że jakąś tam szansę na pewno na wildcarda mają. No, drużyna cokolwiek, no, widać, bardzo dobrze grają. Mają szansę na jakieś większe tutaj udziały w drugim sezonie polskiej Doty. Na pewno, póki co niepokonani. No, zobaczymy, jak sobie poradzą z pozostałymi teamami w kolejnej fazie, ale do tego jeszcze jest kawałek czasu. Na razie biorą Beastmastera. No, ciekawe, gdzie będzie zagrany ten Beastmaster, bo to nie można jednoznacznie powiedzieć. Na midzie też grywany ostatnio bywa. No, tym bardziej w tych zmianach, że ma Hołka osobno i Buara, ale to już jakiś czas oczywiście trwa, gdzie te zmiany były. No, może być grany, przez to będzie no skautować też, jeżeli będzie potrzebował supportu przeciwników, czy nie schodzą, czy go nie chcą tam zabić. Mirana. Jest Mirana zabrana po stronie tej Doty. No to ciekawe. No będzie miała jak ta Ursa na pewno uciekać, jeżeli będzie tutaj potrzeba. No Beastmaster, jeżeli tutaj właśnie rzuci tego Primal Roara, to ten czas trwania ogłuszenia jest długi. Na 16 poziomie 4 sekundy, ale 3 sekundy na pierwszym poziomie, także no to jest dużo. 10 seconds remaining. Dużo. I to jeszcze działa tam, gdzie trafi, więc nie tylko jeden przeciwnik przechodzi przez wszystko. Reserve time. No właśnie, ale co dalej teraz, cokolwiek, no coś chyba muszą tutaj zdecydowanie raczej chyba zasięgowego, bo jest Abaddon, który będzie walczył z Masterem. Ale Londroid się nam pojawia. No, to ciekawe. Zobaczymy tutaj, w jakiej roli będzie ten Londroid. Chyba nie będzie. Myślę, że ten Londroid pewnie będzie na offlane. Beastmaster chyba na midzie i carry brakuje? No. Zobaczymy, no ale właśnie co teraz, trudna Dota, no mają Londruida, z którym muszą walczyć. No właśnie ta Ursa łatwo nie ma, bo musi walczyć z Abaddonem, z Londruidem, których nie jest tak łatwo zabić i szybko, trwa to naprawdę długo. Jest Tekkis ze strony trudnej Doty, no właśnie. No zobaczymy, gdzie te bomby będą trafiały, Tekkis, no będzie wesoło, na pewno. Ale jak oni to chcą zagrać z tym Tekkisem? Na pewno bomby wokół Roshana będą, żeby Ursa tam spokojnie mógł wejść i go skończyć. Reserve time. Czyli... Ursa carry. Tekkis... Pytanie właśnie, czy będzie na jakiś offlane zagrany, czy też na... tylko będzie chodził i bombę rzucał. Ale levela też, team ban. Znaczy level też mu się przyda. No Dead Prophet, jaką ostatnią wyrzucili. Czyli jakiegoś mida, no to na pewno im brakuje. 10 seconds remaining. Chyba że Spirit Breaker będzie na offlane sam. Jakiś te bomby starał się podrzucać. Ale właśnie, też musi levela zdobyć. Reserve time. No ale Mirana, jeżeli trafi dobrze Arrowem, to Tekkis może zdążyć dojść i się sam wysadzić, żeby zabić przeciwnika.
No ale to wszystko pewnie będzie i tak zabawa, więc nie ma co tak też podchodzić bardzo, bardzo tutaj pro do tego meczu. No ostatni pik ze strony cokolwiek. Ten seconds remaining. Na co się zdecydują? Dazla wyrzuciła Fibadota, co ciekawe, więc myślę, że pewnie ten Abaddon chyba nie będzie supportowy. Reserve time. No zobaczymy Ursa, czy da radę tutaj przeciwników sklikać. Ma do pomocy Spirit Breakera. No jest Zeus jako ostatni pick. No dość ciekawe. Czy to Zeus będzie na mida szedł? No musimy poczekać na odpowiedzi na te pytania teraz. Ciekawsze co właśnie Trotadotta na razie wzięli właśnie taki za. No i co na tego mida zabiorą? No tutaj Sand King, jak jest ochrumkacz, to nie będzie. Jest Void, co ciekawe. No i Dziki na tym Voidzie gra. Easy Rider Ursa. No właśnie. Zobaczymy, kto tutaj ten mecz wygra. I patrzmy, mamy teraz trudną dotę po stronie świetlistych. Dziki na Voidzie, Tejis, Chikenos, Mirana, Deathwing, Easy Rider, Ursa, IBD, No Sleep, Spirit Breaker. Po stronie mrocznych drużyna cokolwiek, Tiflag, Bane, Nemes, Londruid. I tutaj, jak mieliśmy Aureliusz na Zeusie, Nokia, Hux, Beastmaster, Gierek, Abaddon. No i patrzmy właśnie, jak oni to wszystko rozegrają. Na razie czekają na rozpoczęcie. Jakiś, jak widzimy, już bombkę postawił. Zaraz będzie druga. Oj, ale tu Londruid to chyba wyskautuje. Nie, chowa się. Oj, no właśnie, Londruid wszedł tutaj w te bombki. Jemu to niewiele tutaj zrobi. Co z tego, że 300 HP poszło. No, on może spokojnie jeszcze wrócić do bazy nawet. No i właśnie, nic się nie udało zrobić. No ale właśnie, jest jeszcze ten Hawk od Beastmastera. Chociaż teraz akurat zabity, no będzie on na pewno tego taki zaskautował. Dziki, jak widzimy, tutaj na bot schodzi. Spirit Breaker też z nim, czy no, chyba tak jest, tutaj będzie z Miraną razem. Ursa jest tutaj bardzo wysoko, też czy Ursa nam idzie. The battle begins. No i Zeus zbiera runę. On idzie na mida. Londruid solo safe lane, Beastmaster offlane z Abaddonem. Misiek już bardzo zbity został przez Ursę. No i co ciekawe, Ursa nam idzie. Runa zabrana. Londruid tutaj no z oczywistych względów nie zniszczył jej. No, Ursa tutaj łatwo mieć nie będzie na pewno, a no, ma Magic Sticka. Zeus tutaj klarytki ma. Butelka już na nim kupiona, także no, będzie mieć ta Ursa niebywale ciężko na tej linii. Trailing agresywny, co ciekawe, ze strony cokolwiek. Oj, ten Void będzie miał ciężko. Jeszcze Bane tu jest bardzo blisko. Właśnie, używam jeszcze Sapa. No, obijają się, ale właśnie Bane będzie musiał uciekać, tym bardziej, że nie ma tutaj kolegów. No, Void o tym wie. Ale... Oj, Brainsap kolejny.
No ale tu jeszcze ten Bane spokojnie przeżyje. A First Blood mamy na midzie. Zeus zabity, Ursa zabija z pomocą Spirit Breakera i Tetrisa. O, ale teraz raczej chyba na linię ciężko będzie wrócić. No, ale ciekawe właśnie. Teraz tutaj sporo mi wyrzucono. Spirit Breaker teraz biegnie na górę. No, Nemes jest trochę za wieżą, ale Deathwing tutaj, no, nie schodzi gdzieś od boku. No, czy będą próbowali tego Olympiada się zabić? Na to wygląda jeszcze, czy tutaj też nie jest. Oj, troszkę wizji tutaj zabrakło, jeszcze bardzo obijany ten Spirit Breaker. Oj, chyba spadnie. Ale tutaj w minę idzie, ale Londruid w nią wszedł. Znaczy Spirit Bear, nie tyle Londruid. Oj, ten Spirit Breaker tutaj spadnie na pewno. No nie udało mi się go chronić. No Mirana też się nie próbuje Arrowa używać. No i spokojnie salwa i żyje dalej ten Londruid. Natomiast tu Void wychodzi bardzo wysoko. Spirit Breaker biegnie w tego Vayna, ale no właśnie, many nie ma na Prince'a Pale. Spokojnie retlikami go zabić powinni, chociaż przyblokowali się teraz, no i salwa użyta przez Voida. Oj, tutaj będzie ten Bane podjęty, Prince'a użyty, ale właśnie jeszcze teraz do tego Bash. Także spokojnie tutaj zabili tego Vayna. Znaczy Spirit Breaker przebiegł całą mapę, ale dali radę tego Vayna zabić, bardzo agresywnego. No i dziki. Dopiero trzeci last hit zdobywa po 3 minutach. No ma ciężką linię, no musi tutaj pomóc. Tym bardziej, że jest agresywna linia przeciwko niemu. Ale jeden plus to jest to, że jeszcze tutaj na razie nam nie zginął. Patrzmy jak ta Ursa sobie radzi. No, Facebook zakupuje, ale życia nie ma. Będzie musiała salwę chyba sobie dokupić, żeby jeszcze pomóc zostać. Natomiast właśnie... Oj, to Zeus się przestraszył, nie wie czy iść dalej. Po runę. Jest tu Tetris, ale niewiele zrobi. No i butelka pełna. No ale właśnie jakby te miny były rzucone tutaj, to może by ten Zeus już padł. No ale zobaczymy, może się zwrócą. I tak trochę obity, przestraszył się trochę. No ale ostatecznie się tam zdało. Natomiast Bane tutaj teraz z hejstem przychodzi. Slipa nam używa na Ursę, ale tutaj też Chikenos jest. A i Ursa niestety bez 6 levela, więc nie dał rady to przytrzymać. Natomiast Void tutaj tepuje, nie wiem czy potrzebnie to było wszystko za późno już też. No ale się tak mówi, bo potem ty może powiedzieć, że a nie przyszedłeś, nie pomogłeś, tak. Ale cóż. Tutaj była bardzo szybka akcja, no z hejstem Bane i spokojnie tutaj zabili. Natomiast no obserwer teraz rzucony przez Bane'a, no chyba będą się domyślać, że tutaj on stoi, Ursa w krzakach, samotnie. No ale ten wart już go widzi, wiedzą, że ten Ursa tu stoi. Spirit Breaker biegnie na Abaddona, co ciekawe, no próbują go zanimować. Ursa jeszcze tutaj odpala się. Ale Slip właśnie, dobrze to już rzucony, ale jednak i tak ten Abaddon spadł, jeszcze tutaj Ursa chce się bić dalej, to ciągle jest do 6 levelem, Spirit Breaker jeszcze biegnie, no niestety jest nietrafiony, ale właśnie przyszedł przez tego Bane'a, ale Brainsa rzucony, dobrze, Ursa spadnie, ale od creepów, a Spirit Breaker no nie dał rady, natomiast no... Jednego last hita zabrakło, ale właśnie on chciał ściągnąć, żeby ta wieża go obiła, no i Spirit Breaker. Oj, niestety spada. 4-4. Tak się wyblokowało, to nas Void teraz obijane dość mocno. Na micie przez Zeusa. Mirana tutaj schodzi. Na mit, no chyba będą chcieli tego Zeusa podjąć. Oj, Arrow idealnie wręcz trafiony w tego Zeusa, jeszcze Spirit Breaker tutaj biegnie, jest Ursa z facebootami, no Spirit Breaker tutaj biegł, ale nawet on nie musiał tutaj pojadać, no bardzo ładne zagranie. Tetris już
tutaj tych min będzie robił więcej masowo ringa. No właśnie, tutaj robi te miny, żeby nie wchodzić tak łatwo i no żeby wiedzieć jak tutaj kiedy tutaj przeciwnik wchodził. Teraz Beastmaster teraz bardzo wysoko bija, mocno tą wieżę Spirit Breaker wchodzi, ale sam. Chociaż jest tutaj też Mirana, ale bez many. No już wycofują wszystko wizję, którą mają tutaj dobrą. A tu Abaddon wszedł w miny, no powinny jego podejmować, no teraz tam z tyłu próbuje tego Beastmastera, ale no 300 jeszcze cooldowny na facebootach, no odpuścili Beastmastera. Chociaż on tutaj podchodzi, wieża obija bardzo mocno. A Zeus ultuje teraz, no i Spirit Breaker, no niestety nie ma many. Mango zjadł. Oj, Chrono tutaj, żeby jeszcze uchronić i zabić. Ostatecznie chociaż tutaj Brain schodzi. A i za mało, brakowało trochę. O, jest Brain Sub. Natomiast popełni samobójstwo Tekis, ale Brain i tak żyje. Mirana ultuje, żeby zniknąć. Android już 8 poziom, na miśku facebooty są, tutaj zjada już. Oj, Ursa tutaj bardzo obity. Spirit Breaker tutaj biegnie, no ale pewnie... Chociaż jeszcze tutaj właśnie Enrage'a rzuca. I... trafiony Arrow, kolejny raz. No naprawdę, Deadpool Mirano tutaj ugrywa ładnie. Że teraz wieża gubię bardzo mocno, no i właśnie, nie wiem czy potrzebnie się pokazał. Ale cóż, no, ostatecznie Zeus spadł. Natomiast właśnie tutaj zepchali tego bota, no Android tutaj też drugą wieżę na topie pcha. Chociaż te kille się udaje trudniej dociec złapać, no to robią sobie tutaj przewagę tym, co atakują. Natomiast właśnie Void jest nas bardzo blisko, Hawk go zauważył. Timelapse używa, ale czy mu się uda uciec? No jeszcze tak, nie ma tutaj jeszcze Primal Roara na tym Beastmasterze. To właśnie, zmniejszają miejsce, też dlatego Tejisa właśnie. Natomiast Spirit Breaker nam Londruida zabił, co ciekawe tutaj jeszcze z Miraną. No to bardzo ważne, ważny kill. A ten Lens na Zeusie. Właśnie zobaczymy, gdzie ten Tejis jeszcze będzie ten winy robił. No na razie ciężko mu z levela znaleźć. Spirit Breaker tutaj Ursa tutaj też enrage'uje. No ultować próbował no Spirit Breaker pierwszy raz, ale nawet nie musiał. No ciekawie. A teraz tu nam idzie z trzech przeciwników. Londruid też tutaj schodzi, są w czterech. No chcą tą wieżę jeździć to jak najszybciej. No jest blisko Wojtku, Chrono używał, no wchodzi tutaj w środek, jest Chrono w trzech. No i biją tutaj tego Bane'a najpierw, ale idzie to za wolno. No i ulti musi Mirana wyrzucać, żeby jeszcze przeżyć. No ten Wojt bardzo obijany z tyłu, ale... No Tejis popełnia samobójstwo, ale nic to nie robi. Spirit Breaker no, próbuje jeszcze coś zabić tego Zeusa, ale idzie mu to... Niestety słabo. Oj, teraz spadnie. Zeus ultuje, no i tyle. Mirana tutaj jeszcze może zaraz spaść, ale on już blisko swojej wieży jest. No i kolejną wieżę poczują. Zostanie tylko jeszcze na gorsie. Druga, to jest tylko 11 minuta. Także bardzo silny tutaj push. No i tutaj Zeus chyba będzie podejmowany, no to jest Spirit Breaker, Ursa tego enrage'uje. No chcą zbić tego Beastmastera, on dopiero zabił właśnie Roara. Ale tutaj właśnie spada ten Beastmaster, no idą dalej. Miś obity dość mocno. Oj, Mirana blisko tutaj, żeby trafić Arrowem Zeusa. No idą dalej, ale... Czy dadzą radę? Spirit Breaker biegnie, oni będą chyba za wieżę chcieli wejść.
to jest misiek bardzo blisko, czy będą tego myśla bliżej? No tak, chcą go zabić. Teraz po tym Zeusie jest tu podniesienie. No, Ursa prawie że spada. No, Nemes tutaj dozuje. Trzech zawodników aż w końcu pada ostatecznie. No, ale Master teraz tutaj próbuje bić. I ciekawe, ani jednego Wild Axes nie dał. To jednak dużo dość zadaje przeciwnikom obrażeń. No ale udało się w końcu, trudnej docie. Dwa kile zdobyli. Za bardzo greedy, można powiedzieć, była drużyna cokolwiek. Często tutaj teraz popadali. To też jest rzuca miny, żeby creepy tak agresywnie nie podchodziły. Void ledwo żywy, z runą niewidzialności. No i właśnie jeszcze tutaj nie za wiele on posiada. Natomiast tutaj podjęcie przez Deadwinga Mastera, on zbyt tankowny. O, Roar rzucony. Mirana ultuje, czy uda się uciec? Na szczęście tak, ale schodzi tutaj jeszcze Spirit Breaker. No będą chcieli zbić tego Beastmastera, jeszcze tutaj tak niewiele brakuje, ale Zeus używa, Mirany nie ma. Spirit Breaker też tutaj kończy swój żywot. No i jest tutaj jeszcze walka. No i cóż, nic tutaj się nie dało zrobić, Ursa też spada. Trójka teraz zawodników spadła po stronie trudnej doty, no. Ale właśnie piątka tutaj aż drużyny cokolwiek była, no idą od razu teraz poruszane. A zostaje tylko Tetris i Void, który próbuje coś dofarmić, ale Void jeszcze ma daleko, żeby cokolwiek tutaj większego zrobić. Proszę, spada bardzo szybko, Władimir na lądruje. No i ruszają, bo tym powinni. Ale właśnie Void tutaj bardzo blisko teleportuje, ale jest noc, więc go nie widzieli. Tak to by Bane go już pewnie złapał. Sanjay Asha będzie na Abaddonie za niedługo. Nasi wartości netto ten Android największy, póki co. Spokojnie sobie tam na górze radził. No, nie mówiąc o tym, że tych wież bardzo dużo zbitych, teraz idą właśnie potem na bocie. A jak widzimy, nawet trudna dota za bardzo nie chce tutaj podchodzić, żeby to podejmować. No, na Easy Riderze jest ten blink, to jest ważny. Teraz będę musiał bronić Heidralu. Czy im się to uda? To jest pytanie. Mają jakąś na pewno szansę, ale może na to, że jest ten Abaddon w teamie, to on w tej części gry może dużo tutaj zrobić. A też Tetris walczyć nie będzie. No i biją. Tutaj pierwszy na Heidralu. Mirana. Kilka. Trafia. Oj, to się tutaj rzuca bardzo blisko tą bombkę, nie chcę jej wystrzeliwać. Nie wiem, że Ursa tutaj właśnie zatrzymał ją niestety Void, natomiast Roar zatrzymał je Voida. Nic tutaj nie mogło zrobić. Void już tam prawie przypada. Właśnie to się stało. Spirit Breaker też tutaj nam spada. Ursa tam jeszcze próbuje bić, ale też musi się już wycofywać. Aegis tutaj spadł i staje nam. Drugi. Mirana no nie ma szans tutaj przebić. Bajbakuje Tetris, bajbakuje Ursa. Void wchodzi, ale zarazem tutaj skończy swój żywot. No i właśnie te bajbaki na nic się zdało. Jeszcze jest tylko Tetris, ale on nawet siebie zabić nie może, bo na cooldown nie ma. No i baraki padają w 15 minucie. Cała piątka też. I jak widzimy, trzy bajbaki, aż nic. Nikogo nie udało się zabić, natomiast Spirit Breaker powinien bić. Bardzo dużo min tutaj teraz, ale nie wchodzą w nie. Gracze cokolwiek. No i jak teraz? No widzą, że na ulcie Mirany właśnie Spirit Breaker zaczyna. Oj, ładnie tutaj Mirana rzuca te arrowy teraz. No i jeszcze chyba Bane'a. Biją dalej, Beastmaster spada.
Ursa tutaj ma walczyć dożywot, ale Zeus powinien tutaj spaść. Dali radę. Jeszcze tylko zostanie tutaj Abaddon i Landruid, ale Void właśnie ciężko mu walczyć. Lifesteala też nie ma, no na high ground ucieka i teleportuje się do bazy. No Spirit Breaker już nie ma siły, żeby walczyć, ale Landruid, jak widzimy, ściga Facebooka. A Void teraz wchodzi tutaj, ale Entangle na Voidzie. I on tutaj zaraz skończy, nie zdąży Spirit Breaker mu tutaj pomóc. Low HP, no ale tego Landruida zabili, ale Abaddon w międzyczasie te baraki tutaj dokańcza. No widać, że nie na budynki nawet jednej wieży nie zbili. No ale właśnie, widać tutaj, że na cokolwiek. Bardzo dobrze gra Spirit Breakers, Helm, Iron Will. No, chciałby zrobić Armleta, ale no, chyba już nie w tej grze niestety. Abaddon, co ciekawe, z halabardą. Ale no, wiadomo, przeciwko halabarda ma być wymierzona. No i czy jeszcze tutaj się uda obronić? No, dwie linie Raxów mają zbite. Trudna to ta. Smoke, ale to było widać, gdzie ten smoke się tutaj zrobił. No wejście poprzednie było ładne z tym Breakera, tego nie powiem, przez to jeszcze tam się udało im obronić, bo tak już by kolejnych Raxów nie było, natomiast tu Ursa wchodzi ładnie w tego Pain'a, teraz Spirit Breaker też tutaj biegnie, Mirana gdzieś tam już bardzo blisko, ale Ursa dał radę sam. No i zobaczmy, co teraz. Będą chcieli tą wieżę na topie zjeść. No w międzyczasie przeciwnicy idą tutaj od razu. Midem nie czekają. No drugi też tutaj jest, więc no nie uda im się tego zemkać. Tecis się cofa też. Spirit Breaker, no nie wiem, za co miał chyba jak. Voida zabijają tu natomiast na midzie. Zeus ulta wyrzuca, no i spokojnie to wszystko idzie. Więc teraz czekają na te creepy na topie. No, Spirit Breaker jest bardzo wysoko. No, na szczęście udało mu się chyba uciec. Ursa tu jest bardzo blisko. Ale właśnie, za 2 sekundy ping. Jeszcze ultuje Mirana. No i zaczyna Landruid tutaj atak. Jak widzimy z trzema Gloves of Fate. Ultuje. Natomiast tu właśnie ulta wyrzuca nam Zeus. Uda mi się tutaj zabić, jest Zeus zbity, Vayna też nie ma, Beastmastera chcą zbić. W międzyczasie oczywiście ich baraki też tam spadają, ale ładnie się, co tutaj się dzieje. No teraz Void tutaj chodzi, ale właśnie w tym najbardziej tankowne postacie na midzie. Oj, Ursa nam od razu spada, no, ale Nemesa tutaj podejmują, powinien spaść ten misiek. Jeszcze tylko 2 last hity teraz brakuje. Oj, ciężko. Natomiast Abaddon teraz bardzo szybko bije. Więc widzimy Mask of Madness ulti. Zdążyło się odpalić. No i Spirit Breakera tutaj zabija ten Abaddon. Deadwing jest zbajbakowany. Jeszcze tutaj nam teleportuje Zeus. Tecisa nie ma. Zeus ultuje. No Mirana tylko żyje. No i co? Teraz już pchają do końca, budynki wszystkie już niszczą. Nie ma kogo, jak wszyscy leżą. Ursa wychodzi, chce tutaj Zeusa zabić. No ale to jest Eus, teraz chyba. No teraz jeszcze jest Abaddon, on tam ma za 5 sekund, ale właśnie Vayne tutaj używa na tym gripa, no i kończy żywot. Vayne wychodzi, ale
Zobaczymy, co tutaj zrobi. Natomiast Breaker do przodu tutaj atakuje, żeby coś zrobić, ale Entangle od Wiśla też tutaj właśnie z tyłu robi swoje. No i Wiśla zjadłem. Dwie zjadłem tutaj pacjenta. No i cokolwiek, pierwsze miejsce w swojej grupie ma. Co ciekawe. No i... No i cóż tutaj powiedzieć... Pik trochę inny niż możemy oglądać zwykle. Czy na cokolwiek spokojnie tutaj ugrał, jak widzimy na tym Landroidzie Buklery 3, czy tam Gloves of Case były na Spirit Beerze. No, ale co ciekawe, sprawdziło się, bił bardzo szybko ten Spirit Beer. No, Ursa mógł tutaj coś ugrać, ale no widać, że na cokolwiek zdecydowanie bardziej była doświadczona. I spokojnie sobie ugrali. No Faceless Void, jak widzimy, też kupił sobie Gloves of Haste na sobie trzy razy. No cóż, drużyna cokolwiek do zera wygrywa ciągle. Są niepokonani w drugim sezonie Polish Dota 2 League. No i cóż, zobaczymy. Dziękujemy Trudnej Docie, jak i też pozostałym. Na pewno tutaj Team Potato Blood będzie walczył, myślę, o wildcarda. A my jeszcze mamy bardzo dużo czasu jeszcze do następnego meczu. Dopiero o 19:00 Valar Morghulis vs. Spróbuj zrandomować Mato, grupa C. Dzisiaj rozpoczynamy, czyli właśnie 19:00 Valar Morghulis vs. Spróbuj zrandomować Mato i o 21:00 Valar Morghulis i Wildcard, którego sami wybraliście, czyli Not a Chance. Także no, zapraszamy na godzinę 19:00 kolejne Best of 2. Do zobaczenia za chwilę.